7 października mija 3 lata od uroczystego otwarcia Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Od tego czasu nowy obiekt tętni życiem. Przypomnijmy, że to właśnie tu swą siedzibę mają Kozienicki Dom Kultury wraz z kinem i telewizją lokalną Kroniką Kozienicką, multimedialna filia biblioteki Mediateka oraz szkoła muzyczna. W ciągu tych lat budynek cały czas tętni życiem kulturalnym. Oprócz cyklicznych zajęć prowadzonych przez wszystkie te placówki, w centrum odbywa się też wiele innych ważnych wydarzeń. W gościnnych murach CKA organizowane są różnorodne konferencje, jubileusze, cyklicznie odbywają się koncerty, wieczory poezji i spotkania z ciekawymi ludźmi. To tu swoje talenty szlifują młodzi mieszkańcy ziemi kozienickiej. Tu też seniorzy na zajęciach UTW pogłębiają swą wiedzę i realizują swe pasje. Bardzo dobrze prosperuje także kino. Seanse cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony widzów. Z okazji 3. rocznicy mamy dla Państwa małą niespodziankę. Przypomnijmy sobie, jak powstawał ten budynek.